Tak? Mhm. Pierwiastek z 6. Na pewno może być? No właśnie, właśnie to jest pytajnik tutaj. Nie, to chyba nie będzie. No właśnie, jak to będzie z tym pierwiastkiem z 4? No to jest 2. No tak, pierwiastek z 4 to jest 2, a 2 to jest? No jest liczbą wymierną. Bo to jest? Liczba całkowita? No bo to jest 2 pierwsze, tak? No tak. Tak, więc trzeba wykreślić zdecydowanie. To nie zamazuj, tylko wykreślić, a wtedy wiesz, co nie jest. Tak, to coś tam było, ale nie wiadomo co. No to wypisuj dalej te pierwiastki. Wybierz tak do 10. Wszystkie po kolei wypisz do 10. Przy czym niektóre być może trzeba będzie... A pierwiastek 9? No nie, bo to będzie 3. Na przykład pierwiastek 9. Może tutaj nawet. Pierwiastek 9 równa się 3. A to się równa? 3 pierwsze, tak? Mhm. Więc czy jest liczbą niewymierną? No nie. Daj tu przecineczek. I przekreśl tylko raz tą pierwiastek 9, tak? Że ona nie jest liczbą niewymierną. To jest liczba wymierna jednak. No dobrze, no nie będziemy w tym momencie uzasadniać może, dlaczego te pierwiastki... Chyba, że potrafisz, to nam w programie szkolnym jest, że pierwiastek 2 jest liczbą niewymierną. Wiesz, dlaczego pierwiastek 2 jest liczbą niewymierną akurat? No nie wiem, jak to wytłumaczyć. No, to zastanów się. Gdyby pierwiastek 2 był liczbą wymierną, to znaczyłoby, że co? Może zróbmy coś takiego. No bo to było pierwiastek 2 przez 1, a to musi być liczbą całkowitą jakoś, tak? Napisz tak, twierdzenie. Pierwiastek, duże ty. Twierdzenie. Pierwiastek z dwóch nie należy, czyli należy przekreślone, należy, przekreśl to należy, do, nie należy do kół, do wymiernych. To znaczy tutaj D dwukropek. I udowodnimy to. Zrobimy to w postaci dowodu nie wprost. Wiesz, jak się robi dowód nie wprost? No, słyszałam o tym, ale nie wiem, jak to zapisać. Jego się robi tak, że zaczyna się od zaprzeczenia tego, co ma się udowodnić. Mhm. Czyli jak tu jest, że pierwiastek z dwóch nie należy do wymiernych, to my mówimy, że należy. Mhm. Więc napisz, pierwiastek z dwóch niech, albo no, pierwiastek z dwóch należy do kół. Albo załóżmy. Tutaj? Tak, załóżmy. Przecinek, że pierwiastek z dwóch należy do wymiernych. Mhm. Dobrze. No i w takim razie, co z tego wynika, że należy do wymiernych? Gdyby należał do wymiernych, ten pierwiastek z dwóch, to znaczy, że co? No, że da się go zapisać w postaci ułamka? No to tak, no to zapisz go tutaj w takiej postaci. Czyli pierwiastek z dwóch. Tylko lepiej tak pisz poziomo, nie? To no, wtedy... ciężko mi tak. Aha. Weź sobie krzesło, tak, przekręć sobie krzesło troszkę, żebyś siedział równolegle do stołu, a mnie lepiej ci pisać. Dobrze. Pierwiastek z dwóch. Tak, chcesz? Tak to nie ma sensu, bo tu, czy to jest liczba całkowita, ten pierwiastek z dwóch? No nie jest. Więc nie ma sensu robić na siłę ułamka, więc przekreś to. Tak, i na przykład normalnie pierwiastek z dwóch. Pierwiastek z dwóch równa się i on się musi równać jakiegoś ułamkowi. No k przez n, całkowita przez całkowita, k przez n. Daj przecinek. No i o tym k i n, co zakładamy? No, że należą do całkowitych. Mhm. Czyli napisz k przecinek n. Należą do całkowitych, tak. I co jeszcze? No i n różne od zera. Tak, i n różne od zera. Przy czym, ponieważ ta liczba jest nieujemna, tak zakładamy, to obie te liczby mogą być naturalne. Nie musimy tutaj liczb z minusami brać. Więc tutaj nawet napisz n. Zmień to z na n. Przerób na duże n. Czyli obie te liczby są naturalne. No to tak jak na przykład było, no załóżmy tam 1, 1 czwarta, tak? No to jest 5 czwartych. Oczywiście można było też wziąć minus 5 przez minus 4, ale nie mamy potrzeby akurat tutaj brać ujemnych. Bierzemy sobie obie liczby naturalne, czyli liczby nieujemne, przy czym n musi być różna 0, bo nie wolno dzielić przez 0. Zgoda. Podnieś teraz do kwadratu obie strony. Czyli tutaj będzie... No, można tak, dobra. Dobrze, no i pod spodem. Pierwiastek z dwóch kwadratów, tak, właśnie. Dobrze.
A teraz pomnóż przez n kwadrat obie strony. Tylko to muszę dać kreseczkę, nie? Że obie strony. Tak. I teraz jeszcze n kwadrat napisz jako n razy n, czyli 2 n razy n równa się k razy k. Tak samo. K razy k. I tutaj też dopisz kropkę, bo to 2n to jest po prostu 2 razy n. Dobrze. I teraz, czy są liczby naturalne takie, że takie coś zajdzie? Przy czym k musi być, n musi być różne od zera. Znaczy, teraz, tu jest coś, jest, poczekaj, 2n. No tak, n musi być różne od zera. Dobrze, bo n jest tutaj. I tutaj też. Czy znajdziesz jakieś liczby dwie naturalne? Przy czym n nie jest zerem. Jeżeli n nie jest zerem, to i k no też nie może być zerem, tak? Bo jakby n było, jak n nie jest zerem, to ta liczba nie jest zerem, no to tu nie może być 0 razy 0, bo 0 razy 0 nie da wyniku 0. Więc ani n nie jest zerem, ani k nie jest zerem. Czy są jakieś dwie liczby naturalne, niezerowe, że 2 razy n razy n równa się k razy k? Raczej nie. Nie będzie. Dlaczego takich liczb nie ma? Jak to uzasadnisz? Spróbuj to uzasadnić jakoś. Nie, po prostu tak szukam po liczbach, ale nic nie wychodzi. O, tak, no bo na przykład załóżmy 2 razy 5 razy 2 razy 5 razy 5 to jest 50. No to można by wstawić ile? No na przykład 7, tak? 7 razy 7 49, no ale to nie jest 50. 8 razy 8 64. No rzeczywiście trudno znaleźć coś takiego, ale dlaczego takich liczb n i k nie ma w ogóle? Jak to uzasadnić, wiesz? No nie wiem, jak to powiedzieć. To zróbmy jeszcze jedną rzecz. Rozłóż 10 na czynniki pierwsze. Albo najpierw napisz tak, liczby pierwsze równa się, daj klamerkę tutaj. Tu? Tak. I wypisz kolejne liczby pierwsze od najmniejszej. I jeszcze kilka wypisz. No, zgoda, wiesz co są liczby pierwsze, a co to są za liczby, te liczby pierwsze? No, liczby, które ocierają się przez samą siebie i przez jeden. A jedynka jest liczbą pierwszą? Nie jest. Więc jak tak powiedziałaś, to jedynka byłaby, no bo dzieli się przez jeden i przez samą siebie, bo sama siebie to jest akurat jeden. Więc najlepiej mówić, że liczby, które mają dokładnie dwa dzielniki, czyli liczby naturalne, które mają dokładnie dwa dzielniki. No i wtedy to jest 2, 3. Czy ten ciąg się kończy tych liczb pierwszych? Nie, on się nie kończy. To jest ciąg nieskończony. Daj tu przecinek. Trzy kropeczki, że to jest taki zbiór nieskończony. Daj klamerkę. I teraz rozłóż dziesiątkę na czynniki pierwsze. 10 równa się. Zgoda? Rozłóż 12 na czynniki pierwsze. No i jeszcze powiedzmy 100 na czynniki pierwsze. Dobrze. A teraz każdą z tych liczb rozłóż na czynniki pierwsze w inny sposób. Czyli jak? No jakoś inaczej. Bo te liczby mają rozkład na czynniki pierwsze, te liczby złożone mają rozkład na czynniki pierwsze, ale spróbuj znaleźć jakiś inny rozkład na czynniki pierwsze. To tutaj się nie bardzo tak da. No można tylko zamienić kolejność, tak? 2 razy 5. Zamiast 5 razy 2, to 2 razy 5 napisać. Ale jeżeli zamiana kolejności to nie jest istotna, to rozkład na czynniki pierwsze jest... Dokończ. Jest jeden. Czyli rozkład na czynniki pierwsze jest jednoznaczny. Czyli jest jeden rozkład na czynniki pierwsze liczby złożonej. Liczby naturalnej złożonej. Czyli liczba naturalna jest albo jedynką, albo jest liczbą pierwszą, albo jest liczbą złożoną. Jeżeli jest liczbą złożoną, to się rozkłada na czynniki pierwsze w jeden sposób, z dokładnością do kolejności czynników. Czyli kolejność czynników można sobie zmienić. No, można 3 razy 2 razy 2, albo 2 razy 3 razy 2, ale czynników się nie zmieni, tylko ich kolejność. Czyli jest twierdzenie, to Grecy udowodnili starożytni, że jest rozkład na czynniki pierwsze jest jednoznaczny liczb złożonych. I teraz spróbuj z tego twierdzenia skorzystać tutaj, korzystając z jednoznaczności rozkładu na czynniki pierwsze. Nie wiem, jak to zrobić.
popatrz, my mamy udowodnić, że pierwiastek z dwóch nie należy do wymiernych. Mhm. Prowadzimy dowód nie wprost, czyli zakładamy na odwrót. Czyli zakładamy, że pierwiastek z dwóch należy do wymiernych. Wtedy pierwiastek z dwóch byłby k przez n. Wtedy byłoby to coś takiego. I, czyli jeżeli pierwiastek z dwóch by należał do liczby wymiernych, to byłyby liczby naturalne takie, że 2 razy n razy n równa się k razy k. Mhm. I obie n i k nie są zerami. I teraz, czy to jest możliwe? Jeżeli to będzie niemożliwe, to znaczy, że nasze założenie jest fałszywe, czyli prawdziwe jest, że pierwiastek z dwóch nie należy do wymiernych. Mhm. Więc spróbuj tu znaleźć sprzeczność, czyli pokazać, że to jest niemożliwe, że to jest fałsz. Czyli dlaczego 2 razy n razy n nie może być równe k razy k, gdzie n i k są liczbami naturalnymi, niezerowymi? I możesz się posłużyć twierdzeniem o jednoznaczności rozkładu na czynniki pierwsze. Czyli, tak jakby w myślach sobie n i n i k rozłóż na czynniki pierwsze, jeżeli to są liczby złożone. Bo n jest liczbą, albo jedynką jest, albo liczbą pierwszą, albo liczbą złożoną. Jeżeli jest jedynką, to ją zostawiamy w spokoju. Ale wtedy 2 razy 1 razy 1 to jest po prostu 2 tutaj tylko. Jeżeli jest liczbą pierwszą, no to jest 2 razy jakaś liczba pierwsza razy liczba pierwsza. Jeżeli jest liczbą złożoną, to rozkładamy na czynniki pierwsze, n, tu i tu. Jeżeli k jest liczbą złożoną, to rozkładamy na czynniki pierwsze. Jeżeli jest liczbą pierwszą, to zostaje jako liczba pierwsza. Jeżeli jest jedynką, no to po prostu jest jeden tylko po tej stronie. No i teraz, co powiesz o tej sytuacji? Czy to jest możliwe? No, raczej nie. Dlaczego? Nie wiem, jak to udowodnić. No bo popatrz. To jest sprzeczność z tym twierdzeniem o rozkładzie na czynniki pierwsze. Tutaj. Mhm. Czy widzisz tą sprzeczność? Patrz, gdyby któraś z tych liczb była jedynką, to no, gdyby n było jedynką, no to byłoby 2 razy 1 razy 1, no to byłoby 2, a tu jest k razy k, czyli jest jakaś liczba naturalna, która pomnożona przez siebie da 2. No nie ma takiej, no bo 1 razy 1 to jest 1, a 2 razy 2 to już jest 4. Gdyby k był jedynką, no to tu byłoby 1, a 2 razy jakaś naturalna, no nie da 1. Więc n i k nie mogą być jedynkami. Jeżeli byłyby liczbami pierwszymi lub byłyby liczbami złożonymi, to rozkładamy na czynniki pierwsze te liczby złożone. Gdyby to było na przykład 15, to byłoby 5 razy 3. Więc byłoby 2 razy 5 razy 3 razy 5 razy 3 równa się coś nam. I czy to jest możliwe, żeby tak się nam rozłożyło? Nie jest możliwe. Dlaczego nie? Widzisz sprzeczność z tym twierdzeniem, które tutaj jest zilustrowane? To jest niemożliwe z powodu jednoznaczności rozkładu na czynniki pierwsze. Dlaczego? Bo tutaj jest liczba i tu jest taka sama liczba, ale mają dwa inne rozkłady. Dlaczego te rozkłady są inne? Oczywiście po rozłożeniu n i k na czynniki pierwsze. Dlaczego te rozkłady są inne? Dlaczego możemy powiedzieć, że te rozkłady byłyby inne, mimo że nie wiemy, ile wynosi n i ile wynosi k? No ktoś mógłby powiedzieć, że tu jest o jedna dwójka więcej w rozkładzie na czynniki pierwsze, tak? Bo tu, ale to tak nie możemy powiedzieć, bo na przykład to może być k, to może być 8, 2 razy 2 razy 2, 3 dwójki i jeszcze 3 dwójki, razem 6. A n może być na przykład 10, 2 razy 5 i jest tylko wtedy tutaj 3 dwójki. Więc to, że tu jest więcej dwójek, to nie jest dobry argument, ale coś się nie zgadza. Wiesz, coś się nie zgadza? Nie wiem. No chwilę pomyśl. Nie zgadza się ilość dwójek po obu stronach. Ilość dwójek po tej stronie jest inna niż ilość dwójek po tej stronie. Czyli są dwa rozkłady o innej liczbie dwójek. To tak jakbyś miała rozkład na przykład dwunastki, w której są dwie dwójki, a inny rozkład, w której są na przykład trzy dwójki albo cztery dwójki. A dlaczego ilość dwójek się nie zgadza po tych stronach, jest inna? Mimo, że my nie wiemy, ile wynosi n i ile wynosi k. Obojętnie, jakie jest n i k, to my wiemy, że ilość dwójek się nie zgadza. Dlaczego? Wiesz dlaczego? Jaka jest ilość dwójek po tej stronie, jeżeli byłoby rozłożone na czynniki pierwsze n? No jedna.
jest. No ale na przykład jeżeli n jest 100, to ta setka ma w sobie dwójki, rozumiesz? No tak. Nie możesz mówić jedna, bo nie wiesz, ile jest dwójek w rozkładzie n. Więc tak powiedzieć nie możesz. Tu chodzi o coś takiego, popatrz. Ileś dwójek jest w rozkładzie n. Albo nie ma ani jednej dwójki, bo to jest na przykład 15, czyli 3 razy 5. Albo jest jedna dwójka, albo są dwie dwójki, albo są trzy dwójki i tak dalej. Ogólnie liczba dwójek po tej stronie, po rozłożeniu na czynniki pierwsze n, tu i tu, jest jaka? Czy liczba dwójek po tej stronie może być na przykład 6? Tu jest jedna dwójka już, no nie? No to nie może być. Dlaczego? No bo tu musi być taka sama liczba dwójek. Tak. Jeśli jeszcze jedna, no to będzie nieparzysta ilość. No dwójek. Tak, bo po tej stronie jest nieparzysta liczba dwójek. A po tej stronie, jaka jest liczba dwójek? Parzysta. Parzysta. Więc czy to jest możliwe, żeby to się równało temu? No to nie jest nie. Możliwe. Dlaczego? Bo jedna liczba... Bo co? No bo to będzie ta nieparzysta ilość. Tak. Liczba tutaj parzysta. Bo jedna liczba jakaś tam miałaby dwa rozkłady na czynniki pierwsze. W jednym rozkładzie jest nieparzysta liczba dwójek, a w drugim jest parzysta liczba dwójek. Nie? A to jest niemożliwe. Bo jest albo taki rozkład jak 12, że jest parzysta liczba dwójek, albo taki rozkład jak dziesiątka, że jest nieparzysta liczba dwójek. Nie ma innego dla dziesiątki, ani nie dla tego. Więc to jest niemożliwe. Więc to jest sprzeczność. Na przykład jest sprzeczność. Czyli to jest fałsz, a skoro to jest fałsz, to znaczy, że nasze założenie, że pierwiastek z dwóch należy do wymiernych, jest fałszywe, bo doprowadziło do sprzeczności. Wobec czego pierwiastek z dwóch nie należy do wymiernych, rozumiesz? Tak. I to jest dowód, że pierwiastek z dwóch nie należy do wymiernych. Czyli już wiesz, że to jest liczba niewymierna. Jaki jest dowód, że pierwiastek z sześć nie należy do wymiernych? No analogicznie, tylko trzeba tutaj trójkę wstawić. No tak samo, bo trzeba było z pięciu, no analogicznie. No i dla tych wszystkich liczb, które są tutaj, no z wyjątkiem tam szóstki, ósemki, bo tam byłoby podobnie, to troszkę bardziej skomplikowane, niewiele, to te wszystkie liczby są niewymierne, czyli one się nie dadzą jako ułamki przedstawić. A z czterech, pierwszych czterech się da, bo to jest dwa, a dwa to jest dwie pierwsze. Dobrze, więc wiesz, że są liczby niewymierne. A teraz, co to są liczby rzeczywiste? Żeby tak już znać zbiory liczbowe. No to są wszystkie te liczby. Czyli to są liczby wymierne, to są liczby niewymierne, a teraz rzeczywiste, na przykład takie R, o może tutaj R, duże R, równa się, jak to jest zdefiniowane? Czyli no to wszystkie, naturalne, całkowite, no to, wymierne. No to jak to zapisać? Zamiast pisać, no to są wszystkie liczby, bo to jest takie, nie bardzo wiadomo, ktoś może nie bardzo wiedzieć, o co chodzi komuś, wszystkie liczby, a tak matematycznie ściśle, to byś napisał, że po prostu